Na program zaprosił jego sponsor. Producent leku na erekcję. Tadalafil Maxigra. Na program zaprosił sponsor, producent leku Haskosept, sprayu na ból gardła o działaniu przeciwzapalnym i znieczulającym. Sponsorem programu był dystrybutor leku Fervex na objawy grypy i przeziębienia. Sponsorem programu jest dystrybutor żelu Sahol Kids na afty i aftowe zapalenie jamy ustnej. Na program zaprasza sponsor, dystrybutor produktów Nizoral Daily Care do pielęgnacji włosów z tendencją do upierzu. Sponsorem programu jest producent leków Valuset i Valuset Noc Plus. Dane wpływają tędy i są dzielone na trzy tabele. X1, X2, X3. To ja, Sheldon. Widzisz to, co ja? Sheldokracja. Mogę zmienić kanał? Młody Sheldon. Nowy sezon. Wkrótce. W Comedy Central. Dobry bajer, ty. Są tam pojedynki rycerskie? Tam jest wszystko. Z kasy firmy zniknęły pieniądze. W 90% jest to zawsze sprawka Michała. Raz na spotkaniu z klientem wydał 1000 zł, a fakturę przyniósł ze świata Cymbergaja. Jeśli każdy z nich wróci dzisiaj do domu i obejrzy porno, to znaczy, że wykonałem swoją robotę. Ja na pewno tak zrobię. TheOffice.pl. Nowe odcinki w poniedziałek o 21:00 w Comedy Central. Sponsorem programu był dystrybutor aerozolu Sahol Fast Effect na afty i aftowe zapalenie jamy ustnej. Na program zaprosił sponsor, dystrybutor produktów Nizoral Daily Care do pielęgnacji włosów z tendencją do upierzu. Sponsorem programu był producent leków Valuset. Nowy, świeżo zatrudniony pracownik nie chce mi podać hasła do swego komputera. Poza tym obraża jednego z największych Polaków. Pudziane? Na wspólne oglądanie programu zaprasza jego sponsor, Barilla. Sponsorem programu jest Herbapol Poznań, producent leków OTC marki Silimarol.